Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie kwietnia. Wracam w ogóle po krótkiej przerwie na moim kanale, ale musicie mi to wybaczyć. W kwietniu moja głowa była w zupełnie innych miejscach. Czytanie i w ogóle prowadzenie kanału, nagrywanie filmów to było ostatnie, o czym myślałam, bo najpierw byłam na wakacjach, na urlopie w Dominikanie, z czego planuję zmontować vloga. Coś tam mam nagrane, ale książkę, którą zaczęłam tam czytać, czytam do tej pory. Nie jestem w stanie jej skończyć, bo jak na razie mnie po prostu bardzo nudzi. Także jak w końcu ją skończę i będę mogła coś opowiedzieć o książce, to być może tego vloga zmontuję i on gdzieś tam w maju na moim kanale się pojawi. Druga sprawa jest też taka, że w kwietniu wyszedł również nowy album Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Bardzo trudny tytuł i bardzo długi tytuł. No i ja jako fanka, jako Swiftie, oczywiście do tej pory minęły już 2 tygodnie od premiery, nie słuchałam jeszcze przez 2 tygodnie absolutnie niczego innego oprócz tego albumu. Uwielbiam go, strasznie mi się podoba i mam dużo przemyśleń na jego temat i w ogóle zastanawiałam się, czy nie wpleść trochę w ten kanał właśnie takich moich przemyśleń i interpretacji, bo wydaje mi się, że on naprawdę daje duże pole do interpretacji, ale nie wiem, czy jest to coś, co by Was w ogóle interesowało na kanale książkowym, no bo jednak nie jest to kanał o Taylor Swift, a o książkach właśnie, także nie wiem, czy coś takiego robić i nie wiem, w jakiej formie miałoby to być, ale rzeczywiście zajmuje to dużo miejsca w mojej głowie w ostatnim czasie, więc dlatego to czytanie odchodziło trochę na dalszy plan. Chociaż muszę przyznać, że ta końcówka kwietnia była dla mnie bardziej intensywna pod kątem czytania niż początek. W sumie przeczytałam 6 książek, więc to nie jest jakoś strasznie mało, ale też większość tych książek była bardzo krótka, o czym zaraz się przekonacie. W ogóle przepraszam za mój głos, ale też pewnie jak słyszycie, oczywiście majówka, ja musiałam się rozchorować, no bo jak żeby inaczej, więc mogę gdzieś tam trochę chrypić, mówić przez nos, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. Jeżeli chodzi o książki, które czytałam, to też wydaje mi się, że czytałam dosyć różnorodnie, ale też jak to często u mnie bywa, dużo książek czytałam na Legimi i tylko jedną książkę mam w formie papierowej, która i tak nie jest moja, tylko jest pożyczona. I może od niej zacznę, skoro właśnie jest to jedyna książka w papierze do pokazania, którą tutaj mam. Jest to Ananda Devi i Ewa ze swych zgliszcz. Jest to książka, którą przeczytałam w ramach tego wyzwania, gdzie 6 znajomych osób poleca mi 6 książek. No i właśnie jedna z tych osób, Natalia, poleciła mi książkę Ewa ze swych zgliszcz. Jest to jej ulubiona książka ubiegłego roku i w ogóle autorka, o której bardzo dużo mi mówiła. Ja mam na swojej półce zielone sari tej autorki, ale też jeszcze nie czytałam, chociaż muszę przyznać, że po przeczytaniu Ewy ze swych zgliszcz jestem zainteresowana i być może sięgnę w jakimś niedługim czasie po zielone sari również. Ale jeśli chodzi o tę książkę, to mamy tutaj historię czwórki bohaterów, czwórki nastolatków, którzy dorastają w takiej ubogiej dzielnicy gdzieś na Mauritiusie, w Port Louis. No i jest to troszeczkę taki opis ich życia, ale ten opis jest taki bardzo poetycki. Ten język, jakim operuje Ananda Devi, jest taki właśnie na granicy prozy z poezją, chciałoby się powiedzieć. I wydaje mi się, że jest to bardzo trudna książka do tłumaczenia, także też tutaj duże wyrazy uznania dla tłumacza Krzysztofa Jarosza, który też zrobił takie obszerne posłowie na koniec tej książki, które jest bardzo ważne dla poznania całego kontekstu tej historii, bo jednak jest to akcja, która rozgrywa się na Mauritiusie, który być może jest nam dosyć odległy, a jednak znanie tych wszystkich połączeń, na przykład między różnymi grupami etnicznymi, które się pojawiają, jest tutaj bardzo ważne dla takiego pełnego zrozumienia tej historii. I naprawdę myślę, że gdyby nie to posłowie, to ja wyciągnęłabym jakąś połowę z tej książki. I w ogóle, jeżeli nie boicie się spoilerów, bo niestety w tym posłowie są oczywiście spoilery, to ja nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że być może warto znać to posłowie przed przeczytaniem całej książki, ale oczywiście tylko jeżeli nie będzie Wam przeszkadzała znajomość tych najważniejszych wątków, bo są tutaj takie rzeczy, które są zaskakujące i były dla mnie zaskakujące podczas czytania. Natomiast też chciałabym wiedzieć te rzeczy, które wiedziałam z posłowia wcześniej, czytając tą książkę, żebym mogła tak na bieżąco się im przyglądać i wyciągać je gdzieś tam właśnie z pomiędzy wersów pisanych przez Ananda Devi. Mimo tego tytułu, wydaje mi się, że nie ma tutaj do końca głównego bohatera, bo jednak mamy równorzędnie prowadzoną narrację właśnie z perspektywy tych 4 nastolatków. Ewa to jest dziewczyna dorastająca, która no właśnie przez to, że pochodzi z takiej ubogiej dzielnicy, jest biedna, nie ma absolutnie nic, odkrywa, że taką jej kartą przetargową jest jej ciało i tutaj jest bardzo wiele takich bardzo dosadnych cytatów na temat cielesności, na temat tego, co z ciałem można zrobić, także jest to też książka trudna i w ogóle jest to taka proza bardzo trudna w odbiorze, nie tylko ze względu na tematy, ale też na to, jakim językiem jest pisana, także naprawdę wymaga skupienia. Mamy też Sadika, chłopca pochodzenia muzułmańskiego, mamy Savitę, której historia też jest tutaj bardzo przejmująca i mamy też chłopca, którego imienia do końca nie potrafię wymówić. W mojej głowie to jest Clelio, ale czy to się tak wymawia, to nie jestem w stanie Wam powiedzieć. To jest
jest taka historia nastolatka, którego przyszłość też jest z góry przekreślona i on, wiedząc, że właściwie nie ma żadnych perspektyw, też popełnia różne takie drobne przestępstwa, no i naznacza tym w pewnym sensie swój los. Pomimo tego, że jest to cieniutka książka, bo ona tam ma, nie wiem, 180 stron, a właściwie przed tym posłowem to samej treści jest tak, nie wiem, ze 150-140, to naprawdę nie czyta się jej łatwo i lekko, bo trzeba się skupić, żeby te wszystkie wątki powyciągać, a i tak, no przynajmniej w moim przypadku było tak, że to posłowie dało mi dużo większy ogląd na całość. I naprawdę ten język jest przepiękny, ale trudny, także tutaj zaznaczam, że nie jest to książka dla każdego. Wydaje mi się, że można się od niej łatwo odbić. I ja też tak w 100% się nie zachwyciłam. Bardzo mi się ta książka podobała, ale jednocześnie czułam się w jakiś sposób zdystansowana od bohaterów, być może dlatego, że są to takie odległe i nieznane mi rejony. Być może dlatego, że na takim osobistym poziomie nie znalazłam jakiegoś połączenia z bohaterami. Nie wiem do końca, co mi tutaj nie zagrało. Uważam, że obiektywnie, jeżeli w ogóle w recenzji czy też opinii można mówić o byciu obiektywnym, jest to naprawdę dobra książka. Zresztą ona wygrała mnóstwo nagród w takim świecie francuskojęzycznym, więc to też o czymś świadczy. Natomiast na takim osobistym, prywatnym poziomie nie jest to książka, która mnie w 100% zachwyciła, nie trafiła do mnie tak, jakbym chciała, żeby trafiła, więc myślę, że nie trafi do topki ulubieńców, ale na pewno była warta przeczytania i na pewno intryguje mnie twórczość Anandy Devi i będę chciała sięgać po inne jej książki. Z takich trudnych do interpretacji książek przeczytałam też Białość Jona Fossego. Właściwie trudno to nazwać książką, to jest taka bardziej nowelka, około 50-stronicowa. Nowelka, która jest jedną wielką metaforą i teraz trochę się gryzę z myślami, bo nie wiem, czy chcę Wam mówić, czego to jest metafora, chociaż wydaje mi się, że ludzie w opiniach raczej o tym wspominają. Natomiast dobrze jest chyba, tak mi się wydaje, podchodzić do tej nowelki z taką perspektywą nieświadomości i nieznajomością tego, co nas tam spotka. Mamy tutaj generalnie mężczyznę, który znajduje się pośrodku ciemnego lasu i nie wie do końca, jak się tam znalazł i też nie wie, jak się z niego wydostać, nie wie, w którą stronę ma iść, jest totalnie zagubiony. No i zaczyna trochę w pewnym sensie wariować przez to, że jest sam w środku ciemnego lasu i nie widzi drogi wyjścia dla siebie, zaczyna mieć różnego rodzaju omamy. Jest to książka też taka bardzo metaforyczna, bardzo oniryczna. Też bardzo specyficzna, wydaje mi się, i nie każdemu przypadnie do gustu. Ja mam co do niej trochę mieszane uczucia, bo bardzo, bardzo podoba mi się ta metafora i bardzo podoba mi się sposób, w jaki autor przedstawił to, co przedstawił. Ale z drugiej strony ta książka pisana jest takim strumieniem świadomości. Tam są liczne powtórzenia. Bardzo często narrator tej opowieści powtarza to samo. I to jest potrzebne w kontekście tego, o czym jest ta historia. To ma sens, natomiast nie wiem, czy do końca ten sposób pisania do mnie przemawia. Także jeżeli chodzi o treść książki, to jak najbardziej tak, bardzo mi się podobało. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl pisania i to, czy to mnie zachęca do poznawania innych książek tego autora, który nie wiem, czy wspomniałam, ale jest w ogóle chyba noblistą, to nie wiem, mam wątpliwości, czy mam ochotę sięgać po coś takiego, bo chyba jest to jednak nie do końca mój styl. Natomiast wydaje mi się, że warto tej nowelce poświęcić uwagę, bo tak jak wspomniałam, jest to tam zaledwie 40 czy 50 stron, a naprawdę jest bardzo ciekawa, także polecam się z nią zapoznać. Jest dostępna na Legimi i jest też audiobook i ja właśnie w takiej formie zapoznawałam się z tą nowelką, także no naprawdę jest to coś ciekawego i intrygującego, co myślę, że warto sprawdzić. Przeczytałam też najnowszą książkę Petry Dworzakowej, Ogród. Jest to książka, na której temat słyszałam mnóstwo sprzecznych opinii. Słyszałam bardzo dużo o tym, że ta książka jest niesamowicie kontrowersyjna. No i rzeczywiście taka jest, chociaż wydaje mi się, że autorka tutaj w pewien sposób gra z czytelnikiem. Ale może od początku. To jest historia księdza, który pewnego dnia stwierdza, że on już nie utożsamia się z tym, co prezentuje Kościół, nie chce być księdzem, porzuca to życie duchownego i przeprowadza się do takiego domku, który dostał tam chyba w spadku po dziadkach, gdzie na tyłach tego domu jest taki zaniedbany ogród, no i postanawia się tym ogrodem od nowa zająć. Ale to jest tylko taka powierzchowna warstwa tej historii, ponieważ postać tego księdza ma pewien sekret. Znowu nie wiem, ile mogę Wam powiedzieć, żeby nie zaspoilerować i nie odebrać Wam takiej przyjemności, to ciężko powiedzieć, bo to nie jest przyjemna książka w żadnym wypadku, ale żeby nie odebrać Wam takiej satysfakcji z odkrywania tego, co się w tej książce dzieje. Natomiast ten ksiądz ma pewną tajemnicę i pewne, nazwijmy to, brzemię, które dźwiga. I jest to rzecz bardzo, bardzo kontrowersyjna w naszym świecie, a właściwie nawet nie kontrowersyjna, co właściwie możemy ją od razu ocenić jako złą. No i właśnie najciekawsze w tej książce wydaje mi się być to, jak autorka przedstawiła wszystkich bohaterów drugoplanowych. Bohaterów, którzy najpierw widzieli w tej postaci księdza, czyli osobę taką bez skazy, osobę, do której mogą iść z każdym problemem, a potem, kiedy wychodzi na jaw pewna rzecz, a właściwie ona nie wychodzi nawet na jaw, to nie jest dosłownie powiedziane i to nie jest, za tym nie idą czyny tego księdza, natomiast pada pewne podejrzenie i to już wystarcza tym ludziom, żeby go osądzić, żeby skazać go totalnie na ostracyzm społeczny. No i to jest właśnie dla mnie taka książka, przy której bardziej powinniśmy skupić się na reakcji tych bohaterów drugoplanowych i tym, jak my jako ludzie jesteśmy pierwsi w kolejce do osądzania, nie znając całej historii, niż na tym
problemie. Bardzo ciężko mi jest o tym mówić, bo to jest książka, no jak ją przeczytacie, to zobaczycie, że ona naprawdę jest moralnie wątpliwa i ja mam też duży problem, żeby mówić o niej w taki sposób, no bo też bardzo łatwo przychodzi mi osądzenie, że ta postać jest zła, powinna zostać ukarana i w ogóle nie ma na to żadnego wyjaśnienia. Natomiast wydaje mi się, że autorka robi to celowo, żeby właśnie skłonić do takich refleksji, czy aby na pewno to osądzanie jest takie proste, czy aby na pewno tutaj z góry wiadomo, co się wydarzyło i czy z góry możemy zniszczyć temu człowiekowi życie, czy on rzeczywiście na to zasługuje. Przyznam szczerze, że jest to książka, która daje naprawdę dużo do myślenia, takiego wewnętrznego zmagania się z własnymi myślami i z własnymi jakimiś osądami i z własną moralnością. Natomiast jest też bardzo niekomfortowa w czytaniu, ale jednocześnie ten portret psychologiczny głównej postaci też uważam, że jest bardzo dobry, więc książka jako książka literacko uważam, że jest świetna i naprawdę Petra Dworzakowa świetnie tutaj gra na emocjach, natomiast temat, który wybrała, jest taki, że ciężko właściwie coś o tej książce powiedzieć, co nie jest jednoznacznym potępieniem zachowania tego księdza. Także jestem bardzo ciekawa, czy czytaliście Ogród i co o nim myślicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo naprawdę, no myślę, że jest to taka książka, która w tym miesiącu zrobiła na mnie największe wrażenie. Niekoniecznie najbardziej mi się podobała, ale na pewno wywarła na mnie największe wrażenie i zostanie w mojej głowie na dłuższy czas. Również w formie audiobooka przesłuchałam sobie biografię Toma Feltona, czyli aktora grającego przede wszystkim postać Draco Malfoya w serii o Harrym Potterze. Sięgnęłam po tę książkę oczywiście z sentymentu do serii i do tych bohaterów, których kiedyś uwielbiałam i kochałam. No i niestety jest to kolejny taki bardzo przykry memoir o tym, co sława i sukces w bardzo wczesnych latach robi z naszym życiem w przyszłości. No i niestety Tom Felton również padł tego ofiarą, o czym tutaj właśnie w tej książce mówi. Mówi o tym dosyć otwarcie, chociaż też mimo tego, że zmagał się z jakimiś uzależnieniami, to też nie było to do tego stopnia, co na przykład w czytanej przeze mnie ostatnio autobiografii Matthew Perego. To nie był zupełnie ten poziom, natomiast jednak wciąż ta sława w tak wczesnym wieku ścisnęła na nim na tyle duże piętno, że musiał znaleźć się w różnych ośrodkach odwykowych właśnie. Jest to strasznie przykre, bo jednak są to tacy bohaterowie, z którymi no myślę, że większość osób będących teraz 30-latkami utożsamiała się w dzieciństwie i kochaliśmy tych bohaterów, żyliśmy tak naprawdę ich życiem, byliśmy bardzo ciekawi, co tam się u nich dzieje, powstawały fanfiki, wiecie, różne historie na temat ich życia, czy to postaci, którą grali, czy w ogóle ich prywatnego życia. Wszyscy chcieliśmy być na ich miejscu, a okazuje się, że tak naprawdę chyba nie chcielibyśmy na tym miejscu być. Gdyby się nad tym zastanowić i spojrzeć na to takim trzeźwym okiem, nie było to coś do końca przyjemnego, na pewno nie było to łatwe. Ale jednocześnie też z tej książki wybrzmiewa coś takiego, że Tom już jest w takim miejscu, że rozumie to wszystko, ma to w jakiś sposób przepracowane. To jest wciąż młody człowiek, on ma tam 30 kilka lat, więc wciąż ma całe życie przed sobą i wydaje się, że ma to życie w pewnym sensie ułożone, że nie ma już takiego problemu z zaakceptowaniem swojej przeszłości i zmierza to po prostu wszystko ku dobremu. I mam nadzieję, że tak właśnie jest. Z tej książki dowiemy się przede wszystkim oczywiście, jak wyglądała praca na planie Harry'ego Pottera, jak to wyglądało z perspektywy małego dziecka, które równocześnie musiało chodzić do szkoły, zaliczać różne przedmioty, które miało rówieśników, którzy czasem go wyśmiewali na przykład za to, że właśnie gra Draco Malfoya, za to, że ma farbowane włosy do tej roli, bo przecież włosy Draco były farbowane i tutaj też aktor wspomina, że chyba co 9 dni ten kolor musiał być odświeżany, żeby ciągle wyglądał tak, jak wyglądał. To, co było też dla mnie mega ciekawe w tej książce, to to, że w końcu możemy dowiedzieć się, dlaczego w całej serii o Harrym Potterze nie ma postaci Irytka. No i właśnie tutaj ten fragment o Irytku jest. Okazuje się, że te sceny były nagrywane, ale po prostu reżyserom coś nie przypasowało i wszystkie te sceny zostały po prostu usunięte. Trochę żałuję, że nie czytałam tej książki, czy też nie słuchałam w oryginale, bo chyba w oryginalnej wersji audiobooka czyta go sam Tom Felton i myślę, że to byłoby ciekawsze i dodało jeszcze więcej smaczku tej historii. Natomiast jeżeli lubicie serię o Harrym Potterze, jeżeli lubicie tych aktorów, którzy odgrywali te główne role, no to myślę, że jest to coś, co po prostu warto przeczytać, poznać, zobaczyć, jak ich życie się potoczyło później, jaką mają perspektywę na to wszystko. Tutaj też bardzo fajnie przedstawiony jest Rupert Grint jako taka niesamowicie wesoła, optymistyczna postać. Oczywiście Emma Watson jest wspomniana bardzo dużo, bo ta ich przyjaźń też jest taka dosyć zażyła. Także pojawiają się tutaj również inni aktorzy grający w Harrym Potterze i no myślę, że po prostu dla fanów serii jest to coś ciekawego i wartego przeczytania. Sięgnęłam też po książkę Cierń i jest to książka takiej lubianej autorki książek Pokrzywa i Kość i coś tam z ciasteczkami, jakieś defensywne ciasteczka czy wypieki, coś takiego. I wiem, że te książki są bardzo lubiane tutaj w takiej przestrzeni booktubowej i bookstagramowej. Dużo widziałam takich pozytywnych opinii, więc stwierdziłam, że sięgnę po Cierń. To jest też bardzo krótka książka, chyba 150 stron, coś takiego. I zobaczę, czy mi się spodoba, czy będę chciała sięgać po kolejne książki tej autorki. No i niestety jest to jedna z tych książek, które nie wywołały we mnie żadnych emocji. Nie lubię takich książek, bo po prostu nie wiem nawet, co mam o nich opowiedzieć. Przeczytałam tę książkę, ale tak sobie ją czytałam, bo była krótka, bo była lekka, ale absolutnie nic po sobie nie zostawiła, nie było to ani jakoś super przyjemne.
ani jakieś, wiecie, takie skłaniające do refleksji, ani też, no nie było to dla mnie jakąś taką super rozrywką, bo po prostu nie za bardzo mnie ta historia wciągała i interesowała. Także wierzę, że ta książka znajdzie swoich odbiorców. Jest na swój sposób urocza, wiem, że są też fani tej autorki, którzy po prostu przeczytają każdą kolejną jej książkę i być może znają już jej styl i potrafią się w takiej krótkiej książce odnaleźć. No dla mnie było to trochę za krótkie, żeby się zżyć, trochę takie miałkie. No po prostu ja nie jestem chyba odbiorczynią tej książki, ale chciałabym przeczytać którąś z poprzednich książek tej autorki, żeby zobaczyć tak ostatecznie, czy jest to coś, co mi się może spodobać, czy jednak nie do końca. Także Cierń niestety nie dla mnie, ale też nie uważam, że jest to zła książka, po prostu dla mnie była nijaka i to wszystko. I po prostu do mnie nie trafiła i tyle. I ostatnia książka, o której też nie chcę się jakoś bardzo rozwodzić, bo też nie jest to książka, o której jest co mówić, to jest książka Glukozowa rewolucja. To jest książka, którą czytaliśmy, a właściwie słuchaliśmy sobie w audiobooku razem z mężem właśnie w drodze na Dominikanę. Tam jak jechaliśmy na różne wycieczki i dużo czasu spędzaliśmy na przykład w busie, to po prostu sobie jej słuchaliśmy, czy gdzieś tam, wiecie, przed snem usypiając. Bo jest to książka o odżywianiu się i ja nie do końca zwracam uwagę na takie rzeczy niestety, ale mój mąż dużo bardziej zwraca uwagę na to, co je, co jest zdrowe dla organizmu, co nie jest. Więc bardziej on tę książkę czytał niż ja, jak gdzieś tam po prostu sobie z nim słuchałam w międzyczasie. To jest książka o tym, jak cukier wpływa na nasz organizm. Też tutaj nie chcę się, wiecie, wdawać w jakieś szczegóły, bo się po prostu na tym do końca nie znam. Ale autorka tutaj też, to co jest fajne, daje takie bardzo proste wskazówki i bardzo łatwe do wprowadzenia w codziennym życiu wskazówki, które naprawdę mogą mieć wpływ na to, jak się czujemy. Nie wszystkie stwierdzenia mi się podobały, bo na przykład tutaj są takie dosyć odważne wnioski wysunięte, że na przykład może to pomóc zajść w ciążę. No wydaje mi się, że to nie jest miejsce tej autorki, żeby o tym mówić, tylko bardziej lekarza ginekologa, który się na tym zna i który ma wykształcenie w tym kierunku. Ale też ona często później mówi, że oczywiście wszystko trzeba skonsultować z lekarzem, więc chociaż tyle, że jakby prostuje te swoje wypowiedzi w taki sposób, że nie uważa się za znawczynię w każdym absolutnie temacie. No natomiast właśnie te wskazówki uważam, że są dosyć cenne i jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, albo nawet jeżeli nie macie, ale zauważacie, że po posiłkach często czujecie się na przykład senni albo nie czujecie się dobrze, to może warto wprowadzić w życie, bo to są takie naprawdę drobne zmiany i drobne rzeczy, które nie wymagają żadnego wielkiego nakładu i wielkich rewolucji w żywieniu, a jednak mogą zmienić to, jak się czujemy. Także jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani i myślicie, że to może Wam w jakiś sposób pomóc, bo tutaj chodzi ogólnie o te skoki cukrowe, które są w naszym organizmie właśnie po zjedzeniu czegoś słodkiego i jak należy jeść albo co należy jeść przed czymś słodkim, żeby jak najbardziej te skoki cukrowe ograniczyć, no to myślę, że warto wiedzieć takie rzeczy po prostu dla własnego zdrowia, a tak jak mówię, nie jest to nic bardzo trudnego do wprowadzenia w życie. Więc tyle o tej książce, no nie chcę tutaj też poświęcać jej dużo czasu, bo tak jak wspomniałam, nie jest to temat, na którym się znam, nie chcę palnąć jakiejś głupoty, jeżeli macie ochotę, to przeczytajcie, jeżeli nie, to nie. No i właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które czytałam w kwietniu. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z nich, co o nich myślicie i jakie były Wasze ulubione książki, które w zeszłym miesiącu przeczytaliście. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!